witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam Was z Polski. O! Pogoda nie jest za fajna, ale wybieramy się w poszukiwaniu rzeczy, ozdób świątecznych. Dzisiaj pościele, jutro jakieś bardziej rzeczy, ubrania jesienne. W sumie pogoda pasuje do klimatu. Nie przedłużając, bo mi się trochę śpieszy, zapraszam do tego vloga. Idziemy szukać jakichś nowości. Specjalnie tu zjechaliśmy. Sklep to były zakupy spożywcze u zakupy. Teraz idziemy do Fidiego patrzeć sobie jakieś ozdoby jesienne. Zobaczymy, co jest. Miałam nie przyjść do Fidiego, ale jak jesteśmy, stoimy, no to zobaczę. Jesteśmy w Gorzowie. Nie wiem, czy Wam to mówiłam, bo trochę nagrywam na raty, ale powiem Wam, że byłam w tym wtedy i są takie duperelki, ale jest bardzo małe. Szukam teraz Sinsaya, bo coś czuję, że tam będą lepsze rzeczy. Do mam wybór, ale chyba wezmę takie kapcie i taką piżamę. I ona wygląda tak tutaj z tyłu. Pokażę Wam jeszcze wszystko bardziej w domu, ale nic lepszego nie znalazłam. Będziemy jeszcze jutro w H&M, więc jeszcze jakąś piżamę pewnie zajdziemy w H&M. Szukaliśmy z paniami najmniej zaciągniętego tego kocyka i ostatecznie bierzemy ten, bierzemy taką pościel i myślę się nad tym Jaśkiem, ale tak naprawdę pokażę Wam dom, co sobie kupiłam. Dobra, bierzemy tyle rzeczy, że jest szok, ale są promocje. To są rzeczy pani Sylwii, to są rzeczy moje w koszyku, to są moje rzeczy. Dobrze, że nie ma pana Darka i czekamy teraz i jeszcze bierzemy po takich Jaśkach, więc... A to nie koniec, bo jeszcze idziemy do Homli, bo w sumie z ozdób tak niewiele mamy. Dobra, nie pikamy. Miłość pika! Cofnij się. Dobra, chodź. Czy ty coś chciałeś wziąć spoza promocji? Co? Mało mamy? Ja odbieram. Przyjechaliśmy sobie na zakupy spożywcze, powiem Wam. I oczywiście musiałam się trochę zrzymać, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, ale w ogóle przyjechałam tutaj od razu po nocce. Jak naprawdę spałam dopiero wczoraj o godzinie 14, ostatni raz. Już znalazłam nowości sycyliane, burger, bo właśnie tu mamy takie jakieś zakupy. Kupiłam sosy sojowe, syrecze, coś czego nie ma u nas. Wzięliśmy sosy takie, wiadomo, co zrobić często naszych kuchotów, masz. To na jutro do niej do kawy, jak idziemy. Pieguski. Ale chciałam, żeby ciasto kupić. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym dniu. Jedziemy do galerii autkiem. Jedziemy na drugi dzień zakupów. Wczoraj patrzyliśmy bardziej pościele, koce. Do domu jedziemy jutro. Dzisiaj się nie malowałam, bo będziemy przymierzać różne rzeczy. Dzisiaj idziemy patrzeć ciuchy. Ciuchy jesienne. No i naprawdę jeszcze muszę zejść do H&M i do Homli. Nie do H&M, do Home & You i do Homli. Bo chcę jeszcze coś jednak dokupić. O, babcia to sprzedaje. Ciekawe, czy nas widzi. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Byliśmy na parking i mówimy, ciekawe, czy będą miejsca, chociaż jest sobota, 9 rano, otwarcie galerii, na dole wszystko zajęte. Patrzcie, ile miejsca, aż ciężko wybrać, gdzie tutaj stanąć. Patrzę w dół, jeszcze gdzie jest. Chodzimy z Miłoszem, a Miłosz, co to tak kolorowo? A my szukamy jakichś takich stonowanych kolorów. O, patrz, jaki tu był ładny koc i poduszka. Patrz, taką mam poduszkę, Miłosz, ale brązową. Przyszłam po takie zasłony, widziałam je na internecie, ale one dużo, długo dojeżdżały z mieniącą nitką. Patrzyłam jeszcze na te do pokoju i na to. Możecie dać znać, które Wam się najbardziej podobają. A myślałam, że ich tutaj nie ma, a są. Pokażę, jakie kupiliśmy zasłony. Takie i z taką mieniącą się nitką. Jak wyglądają dżinsy. Ogólnie nie zapinałam tych wszystkich guzików, ale widzę, że zapiął się ostatnio, no to tutaj też się zapnie. Trochę się one, słuchajcie, wybijają takie fajnie, ale jeśli chodzi o długość, a jestem niska, to są ok, więc jednak widać, że schudą, bo to jest rozmiar, którego zazwyczaj nie biorę. Tak wygląda tył. Myślę, że ładnie wyglądają, tylko standardowo to się trochę odznaczają z tyłu. O, ale już tak mam problem z tym spodniami, ja bym je wzięła. Taka nie wiem, nie? No. Mam też taką bluzkę, to z rozmiarem, ale widzicie, tu się marszczy. Na rękach się marszczy i nie wiem. Wyobraźmy sobie, że są zapięte te wszystkie zamki. Przyszłam, wszystkie dopiłam, znów rozpiłam i musiałam na nowo ubierać. Biorę tylko te niebieskie spodnie, te wszystkie są były tragiczne, wam nie pokazywałam. Te wszystkie, dajmy im nie, idziemy dalej. No ładny ten sweterek. Pokaż. Ładny, to tak jakby taki, wiecie, że na lewą stronę. Jestem teraz, słuchajcie, w Polemirze i ogólnie spodobał mi się taki jeden sweterek. Dla mnie już ostatecznie nic nie było ciekawego i tylko ten sweterek jeden mi się podobał, ale on jeszcze się zastanowi. Będziemy patrzeć dalej, ale muszę zobaczyć, czy jest drugi, druga taka sztuka, bo będzie robił. To jest ten sweterek, o którym mówiłam. Teraz mam Elkę i już mówię, że ona jest trochę większa tutaj.
wszędzie. Przyszliśmy na kawę, słuchajcie, do Soul Coffee. Czy my byliśmy już tutaj? Chyba nie, nie? Byliśmy w Szczecinie, na Hotel Parku tam. A nie, byliśmy w Sowie. Nie, tu, pa kameleon, pamiętam, jak pobierałam aplikację. A, dobra, faktycznie, dobra, więc byliśmy tutaj kiedyś. Nie ma jeszcze takich typowo jesiennych kaw, ale wzięłam sobie z gałką lodów i było takie espresso z sokiem pomarańczowym i już zrozumiałam, że ja chcę to. I on mi to zamawia, mówię, że nie, nie chcę, chcę z tą gałką lodów. Jestem już zmęczona, mam jedną parę spodni, jakieś tylko dodatki, nic nie mam. Spodobał mi się ten jeden sweter, ale ja go po prostu zamawiałam. Ale powiem wam, że już jestem zmęczona, a na Miłosza nic nie ma, więc nie wiem, czy nie trzeba będzie po prostu zamawiać w ciemno, albo pojedziemy coś u nas w Lipsku poszukać. Zobaczymy. Ogólnie, tak podsumowując to wszystko, to kupiliśmy w Home & You zasłony bardzo ładne, pokazałam wam. Teraz tankujemy autko, bo jutro wracamy do Polski, już sobie tankujemy. I nic nie ma tu w Gorzowie, w galerii. Nic. Cofam to, jeśli powiedziałam kiedykolwiek, że tutaj coś jest fajnego, bo nieraz tu przyjechałam i było git. Ale jednak nie jest git i nic nie ma. I będę musiała jechać, nie jechać. Będę musiała zamówić po prostu przez internet, a ja nie lubię zamawiać wszystkiego przez internet. Niektóre rzeczy sobie przemierzyłam, wiem co jak wygląda. Na Miłosza też nic nie ma. Kupiłam chociaż te spodnie i jedne majtki. Więc to jest katastrofa. Specjalnie nie jechałam do Szczecina. Przyszliśmy teraz do babci Miłosza, bo mamy tutaj swoje rzeczy, w sensie to jest dom, tutaj nic nie jest używane, to jest takie bardziej składowisko, nikt tutaj nie mieszka. I znalazłam sobie parę świeczek, ubrań i jest tego mało, nic nie mam na jesień, nic nie kupiłam. Tutaj mam te swoje rzeczy, pamiętacie je chyba, tutaj mam znalazłam te spódnice. To jedziemy do Home & You, szybko jeszcze powadzą. Ja nie jadę. Jedziesz. Jest taka kolacja, ale tylko będzie go zamykają. Jesteśmy w Kościach u cioci Miłosza. No i wyciągałam to jeszcze jest jedno, okazało się, że nie mam wazonu. Home & You jest otwarte z pół godziny. Do Home & You mam 10 minut, a dzisiaj jest sobota, więc szybko lecimy kupić. Z moją teściową. Miłosz został w Gościa, bo wiecie, tak nie wypada, żeby wszyscy wyszli. Jedziemy sobie do Home & You. 35 minut do zamknięcia. Czy jesteśmy najgorszym typem klientów? Być może. Jeszcze bramkę, podróby z CC, ubów i one są mega za duże. Patrzcie. Najgorsze jest to, że ja nigdzie nie widzę żadnych wazonów i mi się albo pomyliło to było w Home. O dobra, to jest tu! To jest ten! Ja go chciałam, to jest... Ale 200 zł! No, promocja tutaj są chyba. Ale on był jeszcze w kropki jeden, ale już nie będę wyrzucać, bo ja lubię jeszcze pochroszę. Tutaj jeszcze ręce. Jest. Ale nie, to za świece. Nie. Tak. Tu na świece? Ja. A tu masz taki jeszcze jest jasny za 30 zł. Nie wiem co wybrać, widzę taki na promocji, może wezmę tą? Nie, znalazłam jeszcze taki. Galeria cała ciemna w ogóle. Z tymi splasztrami wyszłam dwie skiele. Zobaczcie, jaki Miłosza babcia zrobiła super makaron sama rano. Zrobiła sama? Tak, sama. I będziemy jedli rosołek. Jest dzisiaj niedziela, ale tutaj w niedzielę jest otwarta taka piekarnia i przyjeżdża świeże pieczywo i zawsze je bierzemy sobie do Niemiec, jak jesteśmy. Zaraz pójdziemy, tylko najpierw pijemy rosołek. Jesteśmy już spakowani, wszystko się zmieściło prawie. Niektóre rzeczy musiały zostać, bo już jest naprawdę full. Dobra, jesteśmy już, chciałbym być w Polsce, jesteśmy w domu, jesteśmy już w Niemczech, bierzemy się za remont pokoju. Ja już zaczęłam trochę bez was i zapomniałam sobie, kurczę, nagrywa, hello! Tutaj mamy lustro, tutaj są wszystkie te takie kwiatki, wiecie, to już był ustrojony pokój, jak ja przyszłam. Te kwiatki wszystko chowamy tu, niektóre rzeczy wynosimy, jak będzie pusto, widzimy się za 3, 2, 1... Dobra, jednak nie widzi się tak wszystkiego wariantego, ale już nie ma zasłon. Tu już jest puste, przetarte. Tak jak wam mówiłam, kupiłam takie zasłony mieniące. To będzie taki hol w trakcie wykładania. Kupiłam jeszcze takie brzegowe prześcieradło, dwa takie jaśki ostatecznie i mam jedną poduszkę, bo już lubi na płasko. Miłosz wziął sobie z Sinseya taką piżamę, grzybek. Nie, ja miałem. Już nie chciał. Ale wygląda ona tak, że tutaj ma taki napis, jest brązowy i ma takie spodnie do spania w grzybki. Ja też mam spodnie w grzybki, ale to pokażę wam pod wieczór, jak się w nią biorę.
kupiłam takie coś na świece. Miłość wziął sobie taki kubek, ja wziąłam sobie taki kubek wieżyk. Mam taką świecę, takie dwie świeczki, mam tutaj taki jeszcze świecznik, taką dynię, tylko na co to jest, w sumie to nie wiem. Mam takie małe świeczki, dynię, wziąłam taką piękną posię, chcieliśmy inną, ale tam to miłość była, nie? Co z nią było? Rozmiar jej było. Nie było, no, gdzieś. Dobra, i ona wygląda, słuchajcie, tak, jest w liście. I do tego mamy taki kocyk, z tym też był trochę zagwozdka, by były wszystkie poprute. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem, czy zrobimy go zamiast tej kapel, czy z nią, zobaczmy. Na razie to już postawiam sobie pierwszą rzecz, to będą torebki. Takie jeszcze poduszki, mamy taką frędzelkę. Przepraszam za światło, ale nie mam statywu z lampą. I mamy jeszcze taką plecioną, coś w stylu do tego. Więc to są takie rzeczy na razie. Nie wiem, coś jeszcze kupiliśmy? Pokazywałam. Ale tam są takie klapki. Teraz sobie przypomniałam, że mam jeszcze takie do wazonu. Zaraz będziemy robić kompozycję. Ale kupiłam wazon, ale chyba się zagubił. O, ma. Był duży wybór. Ale ostatecznie wzięłam taki zwykły. Chciałam inny, ale były bardzo drogie. Na dzień dzisiejszy prezentuję się to tak. Pokażę wam jutro wszystko z rana. Nie pokazywałam w międzyczasie, bo jesteśmy zmęczeni po podróży. Jutro praca. Ale mamy zmienną pościel. Poduszki, denwera nowym misiu, mamy już tutaj kapę, kocyk, taki pleciony, dynka i tak to wygląda, ale widzimy się jutro, jutro wam wszystko pokażę, jak tylko wstanie słońce. Zasłony prasowałam, tak by the way, ale się nie wyprasowały, bo jest liche żelazko i jeszcze dojdą żywe dynie. Jeszcze muszę coś sobie podomawiać, ale na razie wygląda to tak. My tu mamy, słuchajcie, herbatki. Trochę chrupków i będziemy sobie szukać wakacji. W listopadzie chcemy gdzieś jechać i czegoś będziemy szukać. Już poszedł się kąpać, zaraz się wam on pokaże w jesiennej piżamce. Kupiłam taki mega fajny płyn, mega pachnie po nim ciało, jest imbirem, ale pokażę wam go może jutro, wszystko jutro. Albo woli zbliżamy się do końca tego vloga, jeszcze jutro oczywiście pokażę wam, jak to wygląda w świetle dziennym. Jeszcze dojdzie tutaj dużo innych osób, takich jak żywe dynie, ale to już w międzyczasie we vlogach. Pokaż się nam. Komu? Nam, na vloga. Tak gdzie? Wygląda, tak no wygląda. Grywaj. Tak wygląda, grzebiesz mi już. Wszystkim tak właśnie wygląda nasz pokój. Tu brakuje jeszcze dużo rzeczy, na przykład jeśli chodzi o zasłony, trochę też chciałam, by powiedziała, że czegoś brakuje, coś tu nie pasuje faktycznie, bo tutaj przydałaby się jeszcze jedna zasłona tam, żeby było odtąd do końca ściany, albo firana jakaś ładna i wtedy te zasłony poszłyby na boki, faktycznie ciekawie by wyglądało to okno, bo czegoś tu brakuje. Jeszcze przyjdą dodatki takie jak świeże dynie, prawdziwe dynie. I jeszcze coś tam sobie popatrzę, jeszcze myślę, że dokupię trochę dupereli. Ale tak wstępnie, tak prezentuje się właśnie nasz pokój. Nawet dzisiaj śpi, bo dzisiaj jest naprawdę jesienna pogoda, jest zimno. I to by było na tyle. Kochani, pamiętajcie o łapce w górze. Koniecznie komentarz i lecimy z jesiennymi vlogami. Bye!